Witajcie na kanale Lechu Podróżuje. Słuchajcie, tak jak w tytule, dom moich marzeń. Za mną stoi dom moich marzeń. Dla niektórych Rudera, a dla mnie to miejsce i ten dom, ta działka, to jest dom moich marzeń. Pokażę wam, jak to wygląda. Zaraz będziemy szukali właściciela. Na razie przejdziemy tu obok. Oczywiście dom jest przy samej wodzie. No, wprost mamy Split, hydrolinia płynie, a tu mamy marinę. To jest dom, który dla mnie ma niesamowity potencjał i może, a może nie, może by mnie było stać na taki. Piękna działka, potężne drzewa. Działka taka oczywiście nieregularna, no z tyłu jest taki już dom, taki wiecie, bardzo bogaty. Ale znacie już Lecha i wiecie, że Lechu jest skromnym człowiekiem. To jest dom, który dzisiaj znalazłem. Przejdziemy sobie do niego, zniszczony jest. Nie wiem, co się dzieje z właścicielami. Zapytamy tu sąsiadów. Tu też jest taki fajny dom, jakiś z fajną działką. No, mieścina, typowa wioska. Typowa wioska, gdzie nie ma chyba żadnego marketu, z tego co wiem. Ale zobaczcie tą działkę tu, przy tym płocie. No, działka jest dla mnie przepiękna. Ona jest do tego płotu, jak widzicie. Będziemy wchodzić do niego. Cisza i spokój. Teraz ktoś tam coś kosi. Jeździ jakimś sprzętem. A my wejdziemy do środka. Jak się wam podoba to miejsce? Piszcie. Zaczniemy od góry. Palma u sąsiada. Wchodzimy tu do góry. Kurczę, taki dom. Tu by się szło przespać. Fazowski na pewno by już tu spał. Kurczę, ja widzę te graffiti, to mi się niedobrze robi. Zobaczcie. Następny urbex. Ktoś tu spał w chłopę. Tu pokoik. Prądu na pewno nie ma. I tu pokoik. Tu musiała być chyba kuchnia, albo łazienka, nie, kuchnia. Tu toaleta. No i to jest to jedno piętro, nieduże. Potężny kontener na gruz i wszystko zamkniemy, żeby przeciągu nie było. I wszystko wywozić. Powiedzcie, napiszcie, co byście zrobili z tym. Czy byście tu burzyli, czy nowe stawiali. Jak wy to widzicie? Automat. Jaka cena według was może być za taką nieruchomość? Bo może zaraz wylecicie Lecha. Tam nie wchodzę. Telewizor, wszystko. Pozamykamy trochę. Wiecie wam, to miejsce jest przede wszystkim super. Trzeba by się grubo zastanowić, czy to jest do remontu ten domek, no bo te ściany okej, tam wszystko suche widać. Co myślicie? No bo bryła jest taka okej, nie? Tu macie taras, ten drugi tarasik. Co tu dużo trzeba? Trzeba tylko kuchnię, toaletę, dwie, trzy sypialnie i tyle. Z boku sobie garaż zrobić, albo wiaty na auto, bo ja to się zawsze tylko gradobicia boję. Niczego innego. Ale drzewa potężne.
tyle szyszek w nocy muszą spadać na ten dach. No a tam mamy Sutivan. Tam mamy Sutivan. Tu jest taka pierwsza ścieżka. Cały czas jechaliśmy nabrzeżem. No tam jest konkret ten dom, ale to jest drogi dom. To widać po nim. Te kształty, wszystko. To jest taka chatka puchatka. Pani Grażyna? Czy pani Dorotka? Ostatnio o tym mówiła, o chatce puchatka. A u góry nie wiem, czy to jest zadaszenie tego wejścia, czy taki a la taras. No bryła mi się podoba. Bo słuchajcie, niektóre domki są takie paskudne, że bryła mi się nie podoba. A ten jest taki, no fajny, na dole zrobić sobie, nie wiem, może taras. Wąskie te wejście. Ktoś kiedyś tak wybudował. Jak się wam podoba? Piszcie. My jedziemy dalej. Jedziemy do Szklimp. Także słuchajcie, jak się wam podoba to, co robię, dajcie suba, dajcie łapę w górę. A jak się komuś nie podoba, niech da łapę w dół. Zawsze będzie ruch na kanale. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam z wyspy Brać, na której mamy bardzo ciepło. Jest 24 stopnie i jeszcze wam powiem, że jest cieplej niż na majówce na korczuli. Ja rano wyjeżdżam i mi jest bardzo ciepło na rowerze. Gdzie tam rano żałowałem, że czasami bluzy nie ubrałem. A tam płynie Peter Hektorowicz, czy jak on się tam nazywał, ten prom wielki na wyspę Wis. Już wam zbliżę, zobaczycie sobie. Mieliśmy taki zamiar, żeby nawet płynąć na wyspę Wis, ale mówię, byliśmy tam, zjeździliśmy, no byłoby pięknie, bo tam jest naprawdę pięknie, ale stwierdziłem, że trzeba coś zobaczyć nowego, żeby mieć potem odskocznię tam. Mamy jeszcze plana. Mamy 5 noclegów tu wykupionych, tak jak wam wspominałem, po 60 euro. Zobaczymy, czy coś dokupimy. Dzisiaj miał deszcz padać, na szczęście go nie ma, według map. A może Lecha na taki domek stać? Tylko. Ale no... Zapytamy tu sąsiada, co tam kombinuje coś. Czy zna... O, tu też ten domek jest taki. Tylko widzicie, to już nie jest taka moja bajka, takie wielkie te domy. To i kupa roboty. Patrzcie, ile tu tych pajęczyn. Tu ziemia jest fajna. Mają, o, on tamten, tam ma, to ma glebogryzarkę, czy coś takiego. Tu by się trzeba zapytać. Dobra, słuchajcie. Albo dobra, jeszcze dociągniemy. Słuchajcie, tu są takie szlaki. Tak jak widzicie, tam leży. Patrzcie. To są te trasy rowerowe. Bardzo fajne są. No są podjazdy, zjazdy, ale nie takie... Jedna bol, to na razie nie ma w ogóle nic takiego. Może nam się uda podjechać do tej widowej góry. Byliśmy tam, pamiętacie, w czerwcu, ale z tej strony byłoby łatwiej. Może nam się uda jeszcze podjechać do tego klasztoru. Kurczę, ale tu powiem wam, by się przydał porządek. Jak ja bym to tu ciął. Tu jakieś przyłącze wychodzi. Jeszcze wam tylko pokażę. Właśnie takie skrzyżowanko jest. Tam jest główna ulica. Dosłownie tam na końcu tych drzew, gdzie ten kotek idzie. I patrzy się na mnie. No ten dom jest też duży. On będzie miał też 300 metrów spokojnie. Patrzcie, jakie oliwki już są. Patrzcie, jakie fajne. Zbierają już. Całe kosze mają potężne. Cisza i spokój, co? Cisza i spokój. No ta działka jest duża. I patrzcie, gość jeździ takim Peugeotikiem. Może to jest 300 euro warte. A ma taki dom, który wiecie, ile jest warty. Tak się czasy zmieniły. Tak się czasy zmieniły. Kiedyś to były domki, a teraz
A teraz takie rezydencje mogą tu być, ten jest potężny. Słuchajcie, kończę, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. A my jedziemy dalej i zwiedzamy i nagrywamy.